Dzień dobry bardzo. Dzisiaj niestety przymroziło, tak jak widać po aucie, i chciałem wam coś pokazać. Passat B6. Para leci, ale nie to chciałem wam pokazać. Chcę się dostać do auta i co? I się nie otwiera. Popatrzcie. Tragedia. I jak ja teraz się dostanę do tego auta? Nie otwiera się. Jak chcę zamknąć, reaguje coś. Widzicie? Tutaj zobaczymy. Reaguje. Ale się nie otwiera auto w ogóle. Pilot działa tylko na zamykanie. Dźwięk się niby zmienia, ale tylko zamyka auto. W ogóle auta nie otwiera. Zaraz pomóżcie mi, jak ja do tego auta mam wsiąść. Popatrzcie, nic, zero. Nie ma w ogóle reakcji na kluczyk. Na szczęście mam drugi kluczyk ze świętym Krzysztofem. Święty Krzysztof zawsze mnie chroni, mój imiennik. I popatrzcie, zamykamy auto i otwieramy auto. Tak? Bardzo ważne, jak dziś jedziecie dalej. Po pierwsze mieć drugi kluczyk. A usterka jest taka, że w tym kluczyku teraz go zamkniemy. O. Zamykamy. W tym kluczyku umarła bateria. Wczoraj jeszcze działała, dzisiaj nie działa. Ale jak ktoś wie, to niech mi wytłumaczy, bo ja tego nie rozumiem. Czemu sygnał zamykania jest ok, a sygnał otwierania w ogóle nie działa? I to nie jest pierwszy przypadek. Ta bateria mniej więcej wytrzymuje około 2 lat. 2 lata temu też coś takiego mi się stało. Też zimą właśnie. Pojechałem i nie mogłem w ogóle auta otworzyć. No i tragedia. No więc generalnie jak macie taki kluczyk czy taką usterkę w aucie, że nie zamyka wam, nie otwiera wam auta, to pierw wymienicie oczywiście baterię, a nie od razu lecieć i kupować kluczyk. Dobra, komu się podobało, kciuk do góry, łapka w górę, zostaw komentarz, zostaw suba. Na razie. Cześć.